Dzisiaj w poczytalni odbywają się warsztaty dla mam. Jaka jest tematyka tego spotkania? Czego panie mogą się dowiedzieć, uczestnicząc w tych warsztatach? Dzisiaj odbywają się warsztaty pod tytułem Nie sama mama. One są przeznaczone dla pań, które po okresie macierzyństwa chciałyby wrócić do aktywności zawodowej. Hasło Nie sama mama kryje w sobie jakby trzy aspekty. Pod pierwszym z nich jest to, że mama nie jest sama, czyli że może mieć wsparcie innych osób, tak, żeby móc budować swoją nową drogę zawodową w przedsiębiorczości, czy też wracając na etat, czy też spróbować innych form prowadzenia działalności, bo o alternatywach dla etatu również tutaj rozmawiamy różnych. Nie sama mama, ponieważ chcemy budować też społeczność kobiet, które będą się wzajemnie wspierać, no i właśnie w tej grupie naszej warsztatowej będą mogły się wymieniać doświadczeniami i skorzystać z doświadczeń innych mam. Po to też skupiamy tę grupę później na Facebooku, w grupie społecznościowej i jakby ten warsztat będzie kontynuowany również jakby za plecami właśnie w tym internecie. Z trzeciej strony nie sama mama, ponieważ może skorzystać z wiedzy mentorek, gości, które tutaj zaprosiliśmy. W większości są to również przedsiębiorcze mamy, które prowadzą z sukcesem swój biznes. Oczywiście nie bez problemów, tak? Bo wiadomo, że godzenie ról nie jest sprawą prostą. Poza tym, nie sama mama, pamiętajmy, że nie jesteśmy tylko mamami. My kobiety mamy różne możliwości, możemy się rozwijać, chcemy się rozwijać i ten warsztat właśnie ma w tym pomóc. Warunkiem uczestnictwa jest przede wszystkim chęć. To znaczy, że mama ma chęć wyjść, doszła do takiego punktu, kiedy stwierdziła tak, ja już chcę coś zrobić więcej, ja już nie chcę siedzieć tylko w domu z dzieckiem. Ten okres macierzyństwa oczywiście jest cudowny i każda z nas potrzebuje trochę czasu, żeby z tym dzieckiem pobyć. Dla każdej z nas ten czas może być różny, tak? Niektóre mamy decydują się, są tutaj mamy, które są w ciąży, są tutaj kobiety, które mają bardzo malutkie dzieci, dwumiesięczne, są tutaj panie, które mają dzieci już w wieku szkolnym, więc dla każdej z tych pań ten okres może być zupełnie różne. To już drugi dzień, w którym odbywają się te warsztaty. Jakie ma pani wrażenia po pierwszym dniu? Ja w ogóle bardzo dziękuję uczestniczkom, które zdecydowały się tutaj dołączyć do nas, ponieważ mi to również dodaje skrzydeł, tak? Bo widzę w tej grupie ogromny potencjał. Ja wiem, że to jest początek czegoś nowego i chcielibyśmy organizować te warsztaty w cyklu. Zaczynamy tutaj w Legionowie, myślimy o rozwinięciu też na inne lokalizacje, być może Warszawa, być może właśnie gdzieś tutaj w powiecie legionowskim również. No i chcielibyśmy cyklicznie takie warsztaty prowadzić. Zdecydowałam się na uczestnictwo w tym spotkaniu głównie dlatego, że jestem mamą, ale też jestem mamą, której kończy się urlop macierzyński i stoję przed wyborem wrócić na etat do pracy, czy może spróbować zrobić coś swojego. Dlatego tu jestem i bardzo się cieszę, gdyż chyba dzięki temu spotkaniu podjęłam decyzję. Decyzję na to, by właśnie o tym, by wrócić na rynek pracy, tak, aby zacząć własną działalność? Tak, chyba zdecyduję się, żeby wrócić na rynek pracy, ale na moich własnych warunkach. Ten urlop macierzyński, który mi się teraz kończy, to jest mój drugi urlop macierzyński, więc doskonale wiem, jak trudno wraca się do pracy na etat, mając w domu dziecko, które czeka. Pomyślałam, że może są drogi nietypowe, którymi można przejść, nie decydować się na powrót do pracy na pełen etat, ale też pracować i jednocześnie zajmować się z dzieckiem. Ten pomysł, tak jak mówiłam, kiełkował mi w głowie, dlatego znalazłam przez przypadek w sumie to miejsce. Tutaj przyjechałam i okazało się, że tak, da się tak zrobić. Są ludzie, którzy po pierwsze są kobiety, które to zrobiły, które na własnych warunkach stworzyły sobie miejsce pracy i są ludzie, którzy w stworzeniu takiego miejsca pracy mogą pomóc. I oprócz tej motywacji, którą pani zyskała do działania, co jeszcze było dla pani najcenniejsze w trakcie tych warsztatów? Czego takiego się pani mogła dowiedzieć? Czy to były może zajęcia z coachingu, czy może te informacje o prowadzeniu własnego profilu w social mediach? Ja myślę, że każdy warsztat, który był tutaj przeprowadzony, był cenny. Dzięki temu, że tych warsztatów było dużo, mogły one być różnorodne, więc organizatorzy postawili i na budowanie wartości, i na budowanie samoświadomości kobiet, i na to, żeby pobudzać kreatywność i wartość, i także postawili na takie narzędzia typowo praktyczne, czyli jak założyć działalność, jak tę działalność potem w internecie promować. Dlatego uważam, że każdy z tych warsztatów był cenny i z każdego można było wiele dla siebie wyciągnąć.